Hobbystyczny zajmujący się tym, nawet jeżeli ich to tak naprawdę nie interesuje. On konkretnie, jak już cała jego firma, gdzie uczestniczy w jakimś takim chórze amatorskim, w tym takim językowym wykonuje się przeboje pop kultury i im to szło fatalnie. To stronie to chodzi, wszyscy byli zafascynowani tą muzyką. Oni to śpiewali absolutnie beznadziejnie, gorzej niż na fruty facet w karaoke po prostu. Ale wszyscy się pokrytowali i nikt nikogo nie krytykował. Wszyscy mówili, że świetnie to zrobił, świetnie ci poszło. Nawet jeżeli poszło beznadziejnie, bardzo go to denerwowała komunika. Ale oni od tego zaczynają po prostu, że wszyscy czymś działają. To jest też robienie czegoś razem. To jest jeden z elementów figy właśnie, że jesteśmy razem, ale to naprawdę nie ma znaczenia, czy nie wiem, coś gotujemy i nam się przypali, czy śpiewamy i będziemy fałszować, czy rysujemy i w ogóle jest to straszne, ale jesteśmy razem, spotykamy się. Zresztą to też znów przykłady z książki, prawda? Tak, że tam paru facetów się spotyka na, nie wiem, cotygodniowego, nie wiem, czy oni grają w karty, cokolwiek oni robią. Nie dlatego, że im to sprawia przyjemność, sama gra im sprawia przyjemność, tylko że mogą się spotkać, mają pretekst do spotkania. Czyli gdyby ktoś chciał zrobić warsztaty dla początkujących właśnie z tym całym figę, to na przykład należałoby, że jakaś grupa ludzi się umawia na wspólne wykonanie muzykalu Mamma Mia i polecą cokolwiek do mikrofonu. Absolutnie im to nie wyjdzie. Będzie to jakaś straszliwa żenada, straszliwa kompromitacja, ale kluczowe będzie to tak, że wszyscy będą sobie mówili, że świetnie poszło i nikt tego nie skrytykuje. A w jakim kraju skandynawskim jest ta wspaniała tradycja otarciu się przez okno? Jak się... Norwegia. Do Norwegii się drą. Tak. To też jest wspaniała tradycja moim zdaniem, zaspokaja troszeczkę inną potrzebę, mianowicie taką, żeby po prostu uwolnić jakąś taką emocję.